okej? Okay? Jest show. Dobrze, zacznę od najgorszego pytania, tak? Najgorszego. Ulubiona pozycja seksualna? Moja? Nie mam. Bardzo lubię różne pozycje seksualne. Nie chcę się ograniczać w żadnej. Tak jak Must Be The Music nie ogranicza się w jednym gatunku muzyki. No właśnie, no tutaj trzeba jednak o Must Be The Music coś powiedzieć, bo tutaj jednak jesteśmy. Chodzi mi o to, że jakby ty swoją karierę taką większą, powiedzmy, zaczynałeś od idola. Tak, tak, w ogóle, tak. No, tak, no właśnie. I chodzi o to, że w tej chwili jakby Must Be The Music to jest trochę taka pętla, jakby nie masz takiego wrażenia, że wróciłeś do punktu wyjścia trochę, bo jesteś prowadzącym muzyczne show i robisz to samo, co robiłeś na początku. Wiesz co, po drodze jeszcze był taki program, który się nazywał Fabryka Gwiazd, który był, nie wiem, pierwszą pętlą, to jest w takim razie druga pętla, ale już bardzo długo trwa, cały czas w zakręcie, proszę ciebie, 2,5 roku. No właśnie, i ta piąta edycja, czy uważasz, że cokolwiek jeszcze nowego możecie stąd tutaj wyciągnąć? Są jeszcze jakieś talenty, czy to jest takie już na siłę szukanie, tworzenie jakichś tam, powiedzmy, gwiazd, które tak naprawdę, no średnio się sprawdzają, ale no chcemy, bo ludzie to oglądają. Jak myślisz, jak my tworzymy gwiazdy? Nie wiem, ubieracie je ładnie tutaj, ty zrób dready sobie, ty tutaj czapeczkę. Nic z tych rzeczy. Co, one nagle powstają? Nie, po prostu przychodzą. A to czemu nie przeszły 4 edycje temu? Przyszły. Niektórzy są tacy, którzy przychodzą tutaj po raz 5, no i próbują nadal mimo wszystko i wiesz, czasem im się udaje, czasem nie. Ale są tacy, którzy byli nieprzekonani do naszego różowego programu, żeby do niego przyjść i pokazać swoją muzykę, ale coraz bardziej się przekonują, że w dzisiejszych czasach, niestety, chyba niestety, nasz program jest jedyną drogą do tego, żeby pokazać swoją własną, świeżą muzykę ze Szczecinka, proszę ciebie, z Gorzowa czy z Białegostoku, szerszej publiczności. Nie robi tego żadne radio, nawet radio publiczne, nie robi tego telewizja, również telewizja publiczna. Nasz program jest misyjnym programem, za który powinniśmy dostawać abonament. To prawda, aż tak? No tak. To jest tak, że ludzie oglądają, wszyscy brawo, brawo, a później koniec edycji, ludzie tak naprawdę, czy ci finaliści ostatni jakoś poszli później na jakąś głębszą wodę, wyszli i w ogóle są teraz popularni? O zespole NA nie rozmawiałem, bo wiadomo, że go znasz. No, tak. A słyszałeś taki przebój Stadion Oszala, o, meksykańska fala? Tak, 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 tak. Konkurencja. Must Be The Music. Jest taki też przebój I Tak Będę Z Tobą. Tu pomyłek, I Tak Będę Z Tobą. Numer 3. Nie znam tego. Szkoda, numer 3 najchętniej granych utworów w radiu. To jest zespół Lemon, zwycięzcy 3. edycji. I oprócz tego mamy mnóstwo ludzi, którzy po naszym programie po prostu zaczęli koncertować, przed którymi nagle otwierają się kluby, przed którymi nagle otwierają się możliwości występu na festiwalach, przeglądach, na, wiesz, dniach nawet miasta Szczecinka. Wszystko jedno, ale oni zaczynają... No masz z tym Szczecinkiem. Bo oni są ze Szczecinka, akurat z nimi rozmawiałem przed chwilą. Rozumiesz? I rzecz jest w tym, że ten program naprawdę otwiera drzwi. No, i dajesz im szansę na przykład? Tutaj takiemu spoconemu kolesiowi w koszulce? Wiesz co, my dajemy taką szansę, że on wychodzi na scenę i gra swój numer. Kto daje taką szansę, żeby wyszedł młody zespół ze Szczecinka i zagrał swój numer? A, swój numer, no właśnie. Chciałem powiedzieć, że konkurencyjny program, ale... Zagraje swój numer, swój własny numer. Kto inny daje w Polsce taką szansę, jakiemukolwiek zespołowi? Nic im nie robimy. Są wytatuowani, wyglądają niektórzy jak cymbały, niektórzy wyglądają znakomicie, niektórzy się przebierają, robią to wyłącznie własnym sumptem. Niczego im nie doradzamy. Wychodzą, robią co chcą. Ludzie to albo kupują, albo nie. Ale nie mają innej możliwości poza naszym programem, żeby poznać w ogóle jakikolwiek inny zespół. Chyba by trzeba było internet przerzucić z góry na dół, wiesz, żeby poszukać tych wszystkich numerów. No. Na wirtualnej mieliście zresztą chyba taki fajny... fajny serwis MP3 WPPR chyba. Tak, i się nie sprawdził. Niestety upadł, bo nikt nie chciał oglądać tego. No właśnie, a u nas, rozumiesz, te 3,5, czasem 4 miliony siadają i chcą. Właśnie, ale kiedyś to przestaną. Ale mówię, oglądają, a później kończą to oglądać, już nie pamiętają. Taka rozrywka na chwilę. No czy właśnie mówię, że nie, te zespoły się utrzymują. Dobrze. Dobrze, to koniec smyrania po pindolach, za przeproszeniem. Ja tutaj jeszcze, bo chciałem o programie swoją drogą. A jeszcze tak na chwilę na prywatne życie, tak teraz plotkarsko pojedziemy, dobrze? Mogę tak plotkarsko? Spróbuj. Dobrze. Ostrożnie, chociaż masz okulary, więc jesteś Na początku mówię, że mogę dać wszystko. Oczywiście, no. Bo chodzi ale mi o... to nie znaczy, że nie mogę ci przywalić. To... Nie, no dobrze. Nie, no tak. No właśnie. Ale to będzie fajnie, to się sprzeda. To jest sprawa. Materiał, bardzo dobrze. Dawaj. Nie, bo chodzi o to, że generalnie ostatnio przeczytałem, mimo to jest stary news, że ty podobno jak się zakochałeś w swojej teraz obecnej żonie, tak?
Nie wiem, o jaki news. Masz żonę? Było bardzo dawno temu. Nie, ale chodzi o zakochanie. Tak, nie, chodzi o zakochanie, że podobno byłeś aż tak zakochany, że potrafiłeś tam przez miesiąc nie jeść? Byłeś kiedyś zakochany w życiu? Byłem. A tak naprawdę zakochany? Tak. No właśnie, no to wiesz jak jest. Ale nie, no jednak jadłem tego schabowego na obiad. No to okej, okay, no. A ja nie. Nie, naprawdę potrafię się żywić miłością? Tak, żywiliśmy się głównie miłością i nie pamiętam czym jeszcze, bo to nie miało znaczenia, wiesz. I na przykład jak teraz sobie godzisz życie prywatne z pracą? Bo nie ukrywajmy, to co teraz robisz jest bardzo no, czasochłonne i no jednak, a jednak musisz poświęcić ten czas rodzinie. Jak to dajesz rady? Wiesz co, dzisiaj rano zrobiłem dzieciom śniadanie, odwiozłem je do przedszkola i do szkoły i wróciłem do domu, jeszcze przywiozłem mojej żonie śniadanie. Teraz poszedłem do pracy, wrócę w nocy, ale rano zrobię to samo, ale nagrania trwają tylko 5 dni, a potem mam 2 miesiące przerwy i będę codziennie od rana do nocy w domu, więc da się to jakoś pogodzić. Nie nudzisz się wtedy w domu? Broń Boże, mam co robić. Co robisz? Możesz zdradzić? Tak pokażmy twoje prywatne życie. Przeprowadziłem się, wiesz, mam teraz bardzo dużo rzeczy do roboty. A gdzie się przeprowadzisz, bo chcemy przejść na melanż? Koniecznie, zaproszę cię. Na fejsie, dobra, na swoim ogólnym. Podam adres, żeby wszyscy przyszli. Projekt X po prostu. Projekt X4. A był 3? Chyba były i 2 i 3. Co wkurwia ciebie w Polsce? Bo jednak jest Polska, czyli Polak, jesteś Polakiem, więc musisz narzekać, więc na końcu tak pesymistycznie, ale narzekaj. Wiesz co, nie wiem. Właśnie, wiesz co, powiem ci szczerze, że nawet się tak zastanawiałem ostatnio nad tym. No, nawet polityka mnie już tak bardzo nie wkurwia jak kiedyś. No. A że Komorowski zgolił wąsa? Jak zareagować na tą smutną wiadomość? Nie zgolił. Zgolił wąsa? Ostatnio był na pogrzebie. Smutna sytuacja, ale zgolił wąsa. Kurde, no nie słyszałem o tym. Wiesz, to mnie nie obchodzi. Nie, wiesz, ktoś zgolił, założył gacie różowe, mam to w dupie. Nie bardzo mnie polityka teraz denerwuje, bo jest zdecydowanie spokojniej, wiesz, jest naprawdę spokojnie. Oczywiście co chwila wychodzą jakieś bzdury różne, wiesz, jakieś tam, nie wiem, błędy w przepisach, coś się wali, ale to się dzieje na całym świecie, nie tylko u nas, jakoś nie wcale bardzo od normy nie odstajemy. Toczymy różne debaty i coraz fajniejsze jest to, że te debaty się, wiesz, toczą i że wiele ludzi może dzięki portalom społecznościowym się w te debaty włączy, jak na przykład mamy teraz wielką debatę dotyczącą są fotoradarów, prawda, w naszym kraju. Zobacz, ile ludzi zabiera głos w tej sprawie. Kiedyś a ty jesteś za? Za czym? Fotoradarami, czy uważasz, że to jednak jest krojenie ludzi? Wiesz co, dopóki nie przeczytałem ostatniego listu ministra infrastruktury Nowaka do Tomasza Lisa, to byłem taki, żeby w ogóle chciałem sam płacić motocyklistom, żeby jeździli i po prostu upieprzali te fotoradary, wiesz, gdzieś tak przy trawie. Ale zaczynam się nad tym zastanawiać. Przede wszystkim nad statystykami ze świata, gdzie tych fotoradarów jest rzeczywiście zdecydowanie więcej niż u nas, no to jest po prostu fakt, tak? I ta śmiertelność wypadków jest po prostu zdecydowanie mniejsza, a u nas główną przyczyną takiej tragedii przy tych wypadkach, czyli tylu zabitych, rannych i tak dalej, to jest nadmierna prędkość. No więc to wszystko gdzieś tam się jakoś łączy. Oczywiście wiele fotoradarów stoi w bzdurnych miejscach i w wielu miejscach panowie z krzaków łapią się tylko po to, żeby dostać 100 łapówek. No to jest oczywiste, to są, wiesz, absurdy, ale pewnie w wielu miejscach tak jest. Ale jest to do przegadania. Fajnie, że toczy się debata, z której na 100% coś wyniknie. Ekstra, no. Mamy autostrady nowe, wiesz. To co cię wkurza w tej Polsce, bo wy na pewno jesteś Polakiem, czyli minimalnym. Próbuję, zobacz. Mamy autostradę, mamy stadiony, mamy ładne dziewczyny, jest coraz cieplej, kurczę, no. Jezu, pada śnieg, da się ulepić bałwana, jest gaz i to tańszy o 10%. Spadły ceny paliwa. Kurna, no nie wiem o co. I to, że się nie umiera i nie umiera. Nie, ale chyba jest fajniej, wiesz, nie ma co jęczyć. No, chyba ale za granicą jest fajnie. No to jedź, ja zostaję. No bo ty masz życie. Byś był w Wielkiej Brytanii. Nie wiem. Antidek. Kojarzysz tych, co prowadzili też Idola, tacy dwaj? Tak. Zdrowałeś się na nich? Nie. Trochę tak. Wiesz, bo my też mieliśmy być we dwóch, no nie? Natomiast Antidek oni prowadzili w Wielkiej Brytanii Idola i u nas próbowano przeszczepić ten pomysł jeden do jednego. Miałeś być? Z różnymi ludźmi. Było bardzo wiele duetów, z którymi miałem, no, drugich ludzi, z którymi miałem prowadzić ten program. No ale tam jakieś te pomysły nie wypaliły, upadły i tak dalej, i tak dalej. I w końcu zostałem sam i to było po raz pierwszy w Idolu, że był jeden prowadzący. I potem z nas, z tego mnie kopiowano taki pomysł w świat. Potem w RPA był również jeden prowadzący, a nasz producent idolowy jeździł jako konsultant, nie brytyjski,
brytyjski producent, tylko on nasz. Jeździł jako konsultant uczyć ludzi, jak się robi Idola. Więc wiesz, to... No to szacun. No mien, no. Padka, jaką im zaliczyłeś? I nie mówię o... Wpadce takie, wiesz, tylko wpadce na wizji, powiedzmy. Było jakieś związane z realizacją. Wiesz co, takie sztampowe pytanie. Powiem ci tak. W zasadzie za każdym razem, kiedy jest program na żywo, zdarza się wpadka. I w zasadzie za każdym razem nikt tego nie zauważa. Ale jakaś taka spektakularna, którą ty zauważyłeś. My mamy zupełnie inny odbiór, wiesz. Tutaj jakbyś posiedział z ludźmi, którzy robią programy na żywo, to jest mniej więcej tak jak kombatanci, którzy siedzą i mówią: a pamiętasz 5 lat temu Sopot, jak zawiał wiatr i zwaliła nam się cała dekoracja, wchodzimy za godzinę. Jest takich historii 2 miliony, wiesz, my mamy tych historii po prostu na pęczki. Każdy człowiek, który tu jest, ma takich historii. Ty nam zalicz właśnie jedną. A nie, powiem ci tylko tyle, że tego nie widać w telewizji. Nikt nie jest się w stanie tym podniecić, że co, że podmieniliśmy dekoracje, że wyszliśmy, że oni nie zdążyli... Właśnie ludzie to robią, że na przykład jest nagle kamera, a ty dłubiesz w nosie. Ludzie tego chcą właśnie, chcą pokazać... Nie ma. Takich rzeczy ludzkość nie twoją. Ale takie rzeczy się nie dzieją. Dlaczego? Wiesz, takie rzeczy, że ktoś gdzieś się spóźnił i prowadzący wtedy musi szyć. Wtedy się szyje. I tyle. I jak prowadzący uszyje, to nikt nie zauważy wpadki. Na tym to polega, no. Ale ktoś zauważył twoją wpadkę kiedyś? Nie, zauważyłeś? Nie, bo ciebie nie oglądam. Nie, oglądałem, jak byłem mały. No, ja nie pamiętam żadnej swojej wpadki, którą można byłoby określić jako mega wpadek. A szkoda, no ale dobrze. To dzięki bardzo.